Na debacie Biznes spożywczy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Nazywam się Olimpia Wolf i jestem dziennikarką serwisu Portal Spożywczy. Wstępem do debaty będzie krótka rozmowa, którą przeprowadzi pani Anna Wrona, dziennikarka serwisu portalspożywczy.pl z panią Małgorzatą Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, które działa na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności w Polsce. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, my zaczniemy od rozmowy jeden na jeden na temat zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej żywności. Pierwsze pytanie, takie dosyć bazowe, czym jest to zrównoważone rolnictwo i czym jest zrównoważona żywność także w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu? Dzień dobry państwu. Aby
rolnictwo było zrównoważone, aby żywność produkowana w modelu rolnictwa zrównoważonego była właśnie zrównoważona, potrzebne jest spełnienie trzech celów. I to jest cel ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. I takie zrównoważone gospodarstwo rolne stosuje odpowiednie praktyki rolnicze, tak żeby mieć pozytywny wpływ na środowisko i żeby też w kontekście klimatu, żeby redukować emisję CO2, a także dbać o dobrostan zwierząt albo stosować jakieś nowoczesne metody upraw, nowoczesne metody chowu zwierząt, które będą wspierać także redukcję metanu. I tutaj warto powiedzieć, że rolnictwo tak naprawdę jest w centrum takiego kryzysu klimatycznego, bo z jednej strony powoduje te zmiany, a z drugiej strony jest także ofiarą, ponieważ mamy powodzie, mamy suszę i to wszystko po prostu wpływa również na rolników i na opłacalność produkcji. Tutaj jak jesteśmy przy tej opłacalności, bardzo ważny jest ten wątek ekonomiczny, czyli taka stabilność i opłacalność produkcji długoterminowo. I mamy jeszcze wątek społeczny, czyli rolnictwo musi być postrzegane pozytywnie przez społeczeństwo. I tutaj warto też tak naprawdę podkreślić różnicę, że rolnictwo ekologiczne to nie jest to samo, co rolnictwo zrównoważone. To nie, patrząc pod kątem produkcji, rolnictwo zrównoważone jest takim kompromisem między ekologią a rolnictwem konwencjonalnym. Bierze to, co najlepsze z ekologii, czyli tą właśnie ochronę dla środowiska, i takie rozsądne metody, które dotyczą stosowania na przykład środków ochrony roślin, precyzyjnego stosowania z użyciem technologii, innowacji z rolnictwa konwencjonalnego. I tutaj rozmawialiśmy, pytała pani też o Europejski Zielony Ład. Jeśli mówimy o rolnictwie, to najważniejsza jest strategia od pola do stołu i strategia na rzecz bioróżnorodności. I tutaj mamy różne metody, różne cele, które muszą być wypełnione. I rolnictwo zrównoważone tak naprawdę wspiera bardzo mocno to, jak do tych celów mamy podążać. Tutaj mówię o na przykład o redukcji środków ochrony roślin o 50%. To jest taki główny wątek, który jest dyskutowany. Ale przede wszystkim strategia od polu do stołu, ona pozwala na to, żeby dążyć do bezpieczeństwa żywnościowego i żeby była produkcja po prostu zrównoważona i promocja takiej żywności. Opublikowali państwo raport dotyczący zrównoważonej żywności. Poprosimy o slajd. I poprosimy o zaprezentowanie najważniejszych wniosków z tego raportu. W naszym raporcie pokazujemy tak naprawdę dwa najważniejsze fundamenty rozwoju zrównoważonej żywności. I z jednej strony to są takie nowe potrzeby konsumentów i z drugiej strony zmiany w otoczeniu biznesowym. Ale zanim przejdę do szczegółów, chciałabym jakby na chwilę pochylić się nad metodologią tego badania, bo tutaj warto powiedzieć, na jakiej podstawie przedstawiamy swoje tezy w tym raporcie. I badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na próbie 1003 Polaków w wieku 18+, metodą KAWI, czyli wywiady internetowe. I to miało miejsce w lutym 2021 roku. I w ramach naszego projektu zostały również wykonane indywidualne wywiady z 20 firmami z branży rolno-spożywczej. I co jest najważniejsze? Przede wszystkim, jak wskazują wyniki badania, produkty rolnictwa zrównoważonego mają szansę zawłaszczyć zdecydowanie większą część rynku, niż do tej pory udało się to produktom rolnictwa ekologicznego. I konsumenci będą w stanie zapłacić w średnim terminie rocznie około 64,6 miliarda złotych. I jakich produktów chce konsument, jakich cech żywności tak naprawdę poszukuje konsument? I tutaj przedstawię parę danych, oczywiście jak będą państwo zainteresowani szczegółami, to zapraszam na naszą stronę www.rolnictwozrównoważone.pl, gdzie można ten raport szczegółowo przejrzeć i przejrzeć wyniki badań konsumenckich. Ale to co najważniejsze, 3/4 Polaków jest zainteresowanych kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego. Jednocześnie 73% konsumentów przyznaje, że byłoby w stanie zapłacić o 20% więcej za produkt rolnictwa zrównoważonego niż za podobny produkt wyprodukowany metodą konwencjonalną. I co to tak naprawdę oznacza? Że
jeśli sieci handlowe będą mogły zaoferować konsumentowi taki produkt na półce i będzie on właśnie tylko 20% droższy niż ten z konwencjonalnej produkcji, to jego sprzedaż może po prostu osiągnąć skalę masową. Następną taką dosyć istotną informacją jest pochodzenie produktu, czyli ta lokalność produktu. To jest bardzo istotne również też z uwagi na strategię od pola do stołu, ale 73% Polaków chciałoby produktów z pochodzenia lokalnego i takich polskich, wspierania polskich producentów. I taka najważniejsza informacja dla producentów żywności jest taka, że 76% Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców rolnictwa zrównoważonego. Czyli podsumowując, potrzeby konsumentów, chcemy lokalnych produktów wysokiej jakości, wyprodukowanych z poszanowaniem dla środowiska i klimatu i za rozsądną cenę. I w ramach badania, tak jak wspomniałam, patrzyliśmy też na tą stronę biznesową i tutaj w ramach tych wywiadów firmy przedstawiły nam też bariery i ograniczenia biznesowe, jakie napotykają już dzisiaj i właściwie od lat na tej drodze ku bardziej zielonemu rolnictwu. I koncentrowały się one przede wszystkim w obszarze opłacalności produkcji rolniczej, dostępności do wiedzy czy na przykład zainteresowania młodego pokolenia sukcesją. I tutaj jakby patrząc na tą perspektywę konsumenta i patrząc na to, co firmy wskazywały, sformułowaliśmy w naszym raporcie takie rekomendacje i co warto po prostu zrobić, aby zaspokoić tak naprawdę ten popyt, który został wskazany przez konsumentów. I takie najważniejsze, kluczowe z rzeczy, które są, to mamy oznaczanie produktów, tak żeby żeby konsument wiedział, że jak przychodzi do sklepu, to będzie mógł łatwo zidentyfikować je na półce sklepowej. Później mamy kwestię opłacalności. Z jednej strony od strony edukacji, tak żeby edukować rolników w temacie właśnie opłacalności praktyk rolnictwa zrównoważonego i oferując rolnikom takie korzystne warunki kontraktowe. Dzielenie się marżą jest dosyć istotne, a także pomoc w optymalizacji kosztów produkcji. I mamy też doradztwo, czyli taka część, gdzie trzeba dbać o cały łańcuch dostaw, czyli od producentów i rolników. Bardzo ważne jest skracanie tych łańcuchów dostaw, czyli ta lokalność produkcji polskich produktów, żeby korzystać z polskich produktów. I też standardy. Mamy na rynku już różne certyfikaty, które potwierdzają tą produkcję, jak na przykład Farm Sustainability Assessment albo Global Gap z dodatkiem FSA, które potwierdzają tą produkcję w modelu rolnictwa zrównoważonego, ale firmy też wprowadzają swoje standardy, mają swoje własne audyty, żeby potwierdzić właśnie, że te produkty, te surowce są zrównoważone. I na koniec Europejski Zielony Ład, czyli wszystko, co robią firmy, powinno być dostosowane do tego, jak idą regulacje. Dziękujemy. Zapraszamy teraz na właściwą debatę i zapraszamy także do lektury raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przedstawię teraz moich gości, moich i Państwa gości. Pan Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związek Pracodawców. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Adam Kopyść, członek zarządu Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Dzień dobry. Pan Adam Mokrysz, prezes zarządu Grupa Mokate. Dzień dobry. Pan Kacper Nosarzewski,
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością Partner 4CF. Dzień dobry, muszę sobie wziąć mikrofon. Wylokautowałem z rozmowy. Przepraszam. Pani Monika Piątkowska, prezydent Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Krzysztof Ślęczka, który odpowiada za obszar klientów Consumer Goods and Services w firmie Accenture. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zostańmy jeszcze chwilę w temacie zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej produkcji żywności. Jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym rozwoju gospodarczego, w którym już nie ma ucieczki od działań, które zmierzają do ochrony środowiska. Droga do tego zrównoważonego rozwoju jest niestety trudna, wyboista, przed nami wiele przeszkód. W jakim punkcie znajdujemy się na tej drodze? Jakie stoją przed nami wyzwania? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Zapytam pana Adama Kopyścia. Na ile firmy spożywcze dbają o pozyskiwanie zrównoważonego surowca? Dziękuję pani redaktor. W skrócie, jeżeli chodzi o surowiec z Polski, to powiedziałbym, że jest różnie. A rozszerzając moją odpowiedź, to myślę, że widać trzy typy grup. Trzy grupy firm. Czyli firmy, które robią dużo, trochę lub nic. Na podstawie obserwacji rynkowej uważam, że większość firm znajduje się w grupie pomiędzy właśnie trochę a nic. Ale żeby zabrzmieć też optymistycznie, to jest w sumie oparte też na naszych obserwacjach rynkowych, że coraz więcej jednak firm kładzie większy nacisk na właśnie pozyskiwanie surowca zrównoważonego z Polski. Z czego to wynika? Myślimy, że przede wszystkim z tego, z takich trendów, nazwijmy je korporacyjno-regulacyjno-społecznych. Korporacyjnych firmy coraz częściej ogłaszają swoje cele środowiskowe i klimatyczne. Ze względu na wartości tych firm, pewnie też presja inwestorów ma znaczenie. To są te kwestie korporacyjne. Drugi element to regulacyjne. Na tej konferencji mówiło się już dużo o Europejskim Zielonym Ładzie, chociażby pakiecie legislacyjnym Fit for 55. I tego typu zmiany też oczywiście mobilizują firmy do zmian. Trzeci element społeczny. Myślę, że wszyscy czujemy, że konsumenci mają coraz większą świadomość środowiskową, ale także w rezultacie coraz większe oczekiwania wobec branży spożywczej. Kolejny element, który myślimy, że mobilizuje firmy i mamy też nadzieję, że jeszcze będzie mocniej mobilizował, to jest szansa biznesowa, jaką ze sobą niesie zrównoważona żywność, czyli produkty rolnictwa zrównoważonego, które w naszej opinii są zdecydowanie lepiej dopasowane do preferencji polskich konsumentów niż chociażby żywność ekologiczna. W tym kontekście cieszy nas chociażby ostatnie wydarzenie, które dotyczy działań jednej z największych sieci handlowych w Polsce, która podpisała porozumienie z kilkunastoma liderami rynku FMCG na temat promocji w swojej ofercie produktów zrównoważonych. Także cieszy nas to, że tego typu działania się pojawiają, bo widzimy szczególną rolę sieci handlowych i liderów FMCG właśnie w promocji produktów rolnictwa zrównoważonego. Bardzo dziękuję. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj wśród panelistów przedstawiciela firmy spożywczej, pana Adama Mokrysza. No właśnie, jak... gdzie Mokate zaopatruje się w surowce wyprodukowane w sposób zrównoważony i jakie się wiążą z tym wyzwania? Grupa Mokate działamy od wielu, wielu lat, pracując z partnerami, którzy zawsze stawiali na jakość, tak jak i my. Charakteryzują się nasze produkty wysoką jakością, więc zawsze patrzyliśmy tak, żeby dobierać takim kluczem naszych partnerów biznesowych, dostawców, którzy mają najwyższej jakości składniki. Też oczywiście zachowując konkurencyjność biznesu, bo jest to bardzo ważne, żeby być konkurencyjnym, obecnym na rynku, móc rozwijać firmę. Oczywiście spełniając określony kierunek przyjęty, bardzo mądry kierunek, tak? Żyjemy na planecie, na Ziemi. Musimy zadbać o to, o ten nasz dom, gdzie żyjemy, więc zaczynać od siebie i tak uważam, że jeżeli każda firma i każdy człowiek
zrobi kilka nawet małych kroków w tym kierunku, żeby ten zrównoważony stosunek został zachowany i żeby produkować żywność jak najzdrowszą, jak najlepszej jakości, zgodną z trendami ekologicznymi, ze środowiskiem, to jest to właściwy kierunek, ponieważ budujemy dla przyszłych pokoleń. Nie traktujemy biznesu jako firma rodzinna krótkofalowo, ale budujemy dla następnych generacji. To jest kluczowe. Budowa perspektywy nie tylko dla firmy, ale dla społeczności, dla ludzi, z którymi żyjemy tu na planecie. Bardzo dziękuję. Co wspiera produkcję zrównoważonej żywności? Mówi się, że technologia i cyfryzacja. Poproszę pana Krzysztofa Ślęczkę o wypowiedź. Na ile to takie wsparcie jest ważne? Dziękuję bardzo. Technologia i zrównoważone rolnictwo tak naprawdę idą ze sobą w parze. Tak? Można powiedzieć, czasami pokusić się o stwierdzenie, że technologia jest kołem zamachowym rozwoju zrównoważonego rolnictwa. I możemy na to spojrzeć z dwóch perspektyw, z perspektywy popytu i z perspektywy podaży. Po stronie popytu mamy konsumenta, tak? Konsumenta, który wyraża tą potrzebę zakupu produktów pochodzących z rolnictwa zrównoważonego, czyli produktów, które będą charakteryzowały się określoną jakością, określonym stosunkowo niskim wpływem na środowisko, korzystnym wpływem na zdrowie, tak? I tą dostępną ceną. Wiemy też, że już dzisiaj blisko 1/4 konsumentów kupuje produkty bezpośrednio od rolników. Tak? A to jest istotne, tak? Bo takie trendy jak e-commerce, jak marketplace, jak różnego rodzaju platformy social, które skracają ten łańcuch dostaw między producentem czy rolnikiem w naszym wypadku, a klientem, a konsumentem, mogą ten trend jeszcze przyspieszyć. Tak? Co istotne, ten trend wcale nie musi odbywać się, to przyspieszenie wcale nie musi odbywać z pominięciem retailerów. Mamy na świecie i w Polsce też przykłady firm, które współpracują bezpośrednio z rolnikami, podpisują z nimi umowy, a następnie oferują ich produkty na swoich platformach. Tak? To pozwala zaadresować potrzebę nadania tej konkretnej twarzy, konkretnego rolnika, produktom, które są sprzedawane, a przez co zaadresować potrzebę konsumenta, potrzebę tej świadomości, że te produkty pochodzą z lokalnego źródła, z Polski czy od polskich rolników. Po stronie podaży mamy, tak naprawdę w naszym raporcie, który przygotowaliśmy za SAP-em, odnosimy się do kilku elementów. Po pierwsze, to jest modernizacja metod upraw. Tak? To jest odejście od metod konwencjonalnych na rzecz metod bardziej zrównoważonych. To są metody takie jak uprawa bezorkowa. Tak? To są metody polegające na tym, że nie odwracamy tej ziemi całościowo, tylko ją spulchniamy. To jest istotne z punktu widzenia między innymi tego, że dzięki temu ograniczamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Tak? A to biorąc pod uwagę globalne ocieplenie, no, jest istotne i ma wymierny też charakter. A jeżeli spojrzymy też na cyfryzację, bo o to pani pyta, to ta cyfryzacja czy digitalizacja, ona już jest, tak? Wszelkiego rodzaju czujniki, sensory, aplikacje zbierające i przetwarzające dane już od pewnego czasu wspierają pracę rolników na co dzień. Tak? Rolnicy mają do wyboru kompleksowe systemy służące czy wspierające zarządzanie ich gospodarstwami. A systemy nawadniające oparte o IoT, które pozwalają redukować zużycie wody. Chwastowniki, tak, które zawierają w sobie sztuczną inteligencję, pozwalające redukować o 90% nawet zużycie herbicydów. To są bardzo istotne rzeczy. Do tego dochodzą rzeczy bardziej takie, powiedziałbym, istotniejsze z marketingowego punktu widzenia, chociażby jak drony. Tak? Drony, które już są wszędzie i służą chociażby w rolnictwie do mapowania pól, do kontrolowania jakości. Więc tych technologii, które są, które można było naprawdę dużo, dużo wymieniać. A to, o czym jeszcze wspominamy w naszym raporcie, a jest to pewien trend, już widzimy też na rynkach światowych, to są uprawy wertykalne. Tak? To są uprawy, które rosną razem z miastem, uprawy w kontrolowanych środowiskach bezglebowych, czyli wszelkiego rodzaju budynkach, biurach, specjalnie przygotowanych do tego magazynach czy halach. I one są o tyle ciekawe, że po pierwsze nie wymagają środków ochrony roślin, tak? Czyli redukujemy zużycie tej powszechnej chemii, którą teraz rolnictwo konwencjonalne używa. A przy okazji no, chociażby pozwalają znowu zredukować zużycie wody i to nawet o 95%. Nie wymagają, tak, czy są odporne na zmienne warunki środowiskowe czy pogodowe, więc tutaj też limitujemy to ryzyko utraty plonów.
A co ciekawe, one tak naprawdę skracają znowu ten łańcuch dostaw i pozwalają ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ no, znajdują się koniec końców bliżej klienta, tak? Znajdują się w tym mieście, w którym klient będzie to kupował. Ostatnią technologią, o której może warto wspomnieć, i ona adresuje zarówno potrzeby konsumentów, jak i producentów, czy też retailerów, to jest blockchain. Na tej konferencji już było parę sesji o blockchainie, ale było to bardziej w kontekście na przykład Bitcoinu. Tak? My tutaj mówimy, że blockchain jest o tyle ciekawą technologią, że pozwala tak naprawdę śledzić drogę od ziarna do stołu, tak? Co podnosi tą pewność konsumenta co do nie tylko kraju pochodzenia, ale również wartości odżywczych, które nie zostały gdzieś tam przeinaczone, bo wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, że gdzieś tam w procesie przetwarzania czy w procesie dostawy tych produktów te wartości mogą zostać przeinaczone. Mogą zostać przeinaczone daty produkcji, daty ważności do spożycia, więc to podnosi wiarygodność tych produktów. Tak? I mamy też na świecie przykłady firm, które już wykorzystują takie blockchain szeroko. A tutaj może powiem tylko o jednym przykładzie, bo tam też te szanse dość innym panelistom do głosu. A to jest ta producent kawy. Tak? Wykorzystuje blockchain. To może nie jest stricte lokalny produkt polski, tak? Ale jest, no, technologia ma łączyć, a nie dzielić. Więc producent kawy, który na swoich opakowaniach umieścił kod QR. I każdy klient, który skanuje ten kod QR, każdy świadomy klient ma możliwość sprawdzić i dowiedzieć się nie tylko o tym, z jakiego kraju pochodzi dana kawa, ale również o czasie zbiorów, o czasie palenia tej kawy, tak czy innych informacjach, które z punktu widzenia takiego świadomego konsumenta mogą być dla niego istotne. Ale tak, żeby to zamknąć jakimś takim sensownym zdaniem, to wydaje mi się, że technologia i zrównoważone rolnictwo, to technologia jest istotna. Tak? Istotna jest dlatego, że ona pozwala nie tylko zredukować koszty upraw, pozwala podnieść poziom upraw, tak? czy zwiększyć ich ilość, a przede wszystkim no, w tym wymiarze sustainability pozwala jednak ograniczyć wpływ na środowisko. Ja jeszcze dopytam, czy z Państwa kontaktów z rolnikami i z Państwa badań wynika może, na ile rolnicy są zainteresowani taką nowoczesną technologią? Oni są zainteresowani, to pewnie Adam zaraz będzie mógł więcej tego dopowiedzieć, ale to się znowu wszystko rozbija o dofinansowania, tak? I cyfryzacja i technologia, wiemy też, że będzie dofinansowana z Unii Europejskiej, więc ona pewnie jeszcze przyspieszy. Tak? I właśnie też o to dofinansowanie chciałam zapytać, no bo te wszystkie nowoczesne, piękne rzeczy, o której Pan wspomniał, no to generują rzeczywiście koszty i inwestycje. Czy rolnikom opłaca się produkować w sposób zrównoważony? Czy mogą liczyć na jakieś wsparcie? Pan Adam Kopyść. Chętnie odpowiem, choć mam trochę dyskomfort, że jestem drugi raz przed innymi, ale może postaram się szybko odpowiedzieć. Rolnicy mają dwa główne źródła dochodu. Z jednej strony to są dopłaty unijne, a z drugiej branża spożywcza. Jeżeli chodzi o dopłaty unijne, to tutaj jest kluczowa rola wspólnej polityki rolnej, a dokładnie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027, który jest teraz finalizowany w Polsce, gdzie są wskazane, jakie dokładnie praktyki będą dofinansowane. Budżet dla Polski to jest około 25 miliardów euro na te 5 lat, więc jakby tutaj olbrzymie pieniądze. I kierunek jest taki, że w tej nowej wspólnej polityce rolnej jakby rolnicy będą mieli duże zachęty, żeby wdrażać jeszcze więcej zrównoważonych praktyk rolniczych w swoich gospodarstwach, plus jest już w obecnym projekcie duży nacisk, a my też postulujemy, żeby był jeszcze większy w kontekście cyfryzacji, bo jest zainteresowanie rolników, ale do tego są potrzebne też inwestycje w gospodarstwach. I tutaj uważamy, że jest duża rola dopłat unijnych. Jeżeli chodzi o branżę spożywczą, to myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, także Państwo słuchający, myślę, że jesteśmy świadomi, że jest tutaj, posługując się angielskim powiedzeniem, słoń pokoju, czyli kto za to wszystko zapłaci, czy to się w ogóle opłaca. Mając na uwadze oczekiwania konsumentów, czyli jak najlepszy produkt po jak najniższej cenie, oczekiwania rolników, wyższa cena i jednocześnie oczekiwania firm, które muszą zarobić, także spełniać swoje cele wzrostu. I kluczowe pytanie jest, czy da się to jakoś połączyć? To nie miało być pytanie retoryczne, więc szybko. Według Państwa się da? Według nas, jeżeli chodzi o konsumentów, to dla nas rozwiązaniem są właśnie produkty rolnictwa zrównoważonego. Myślę, że już chociażby dane rynkowe pokazują, że jednak żywność ekologiczna, mimo że rośnie, to jej udział jest marginalny. Posługując się danymi Koalicji na Rzecz Bio, ostatni raport pokazał, że polski konsument wydaje 10 razy mniej
na żywność ekologiczną niż średnia unijna. Żywność ekologiczna stanowi 0,5% wartości koszyka. Jeżeli chodzi o rolnika, to powierzchnia rolnictwa ekologicznego w Polsce to jest około 3%. Jak państwo spojrzą na dane, to wcale to nie rośnie. W niektórych latach to spada. Bo w główną barierą jest cena. Tak. Tak, dlatego uważamy, że rolnictwo zrównoważone tutaj dla konsumenta jest atrakcyjne, co pokazało nasze badanie. I też co ważne, żeby państwo wiedzieli, konsument w tym badaniu wiedział, czym się różni rolnictwo ekologiczne od zrównoważonego i od konwencjonalnego, czyli jakby to były świadome wybory konsumentów. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o rolnika, widzimy, że firmy spożywcze posługują się metodą kija i marchewki, jeżeli chodzi o rolnika. My jako stowarzyszenie rekomendujemy, żeby skupić się też na marchewce. Oczywiście najlepszą marchewką jest wyższa cena i to rekomendujemy, ale są też inne korzyści ekonomiczne, które mogą pomóc tak naprawdę w odpowiedzeniu na pytanie kluczowe, które będzie miał każdy rolnik. A jakie ono będzie? Co ja z tego będę miała? I takimi korzyściami może być chociażby wsparcie rolników w ograniczeniu kosztów produkcji, chociażby poprzez cyfryzację w gospodarstwach, czy dialog z nimi, bo może inne rzeczy, chociażby warunki płatności czy transport surowca, mogą być dla nich atrakcyjne, żeby współpracować z taką firmą. I na końcu kwestia firm. Pokazaliśmy w raporcie potencjał tego rynku zrównoważonego, czyli też szansę na wyższą marżę, ale jednocześnie, bo też się na pewno pojawiają pytanie, ile to wszystko, to całe rolnictwo zrównoważone może kosztować. Myślę, że ważnym elementem jest to, że na podstawie naszych obserwacji wielu polskich rolników jest już zrównoważonych albo jest blisko tego zrównoważenia. Jako konkretny przykład podam działania czołowego producenta cukru w Polsce. W ostatnich miesiącach przeprowadzili audyt rolnictwa zrównoważonego w ramach standardu Farm Sustainability Assessment, oczywiście poprzez jednostkę certyfikującą wśród swoich rolników dostawców. A oni współpracują z 15 tysiącami rolników i wyniki wyszły bardzo dobre. Także rekomendujemy firmom, żeby naprawdę się pochylili nad kwestią pozyskiwania zrównoważonego surowca w Polsce, bo jest tutaj szansa biznesowa. I żeby firmy spożywcze wspierały w różny sposób rolników, zachęcały do tego, tak? Tak, to jest ważne. I jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne, ale także doradztwo. Jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez chociażby przetwórców, oczywiście w zależności od łańcucha żywnościowego lub firmy, które taką ekspertyzę posiadają. Zrównoważone rolnictwo dotyczy aspektu ekologicznego, finansowego i też społecznego. Porozmawiajmy teraz chwilę o tym ostatnim. Moje pytanie kieruję do pana Kacpra Nosarzewskiego. Jak w koncepcji zrównoważonego rolnictwa widziane są kwestie praw pracowników, zarówno tych stałych i sezonowych, oraz praca niewolnicza, która jest w niektórych miejscach na świecie, a wiadomo, że część producentów żywności pozyskuje surowce z wielu rejonów, nie tylko z Polski, ale też ze świata. Dziękuję. Tutaj z wypowiedzi pana prezesa ZASAP-u można byłoby tak ją sparafrazować, że sumieniem rolników są producenci żywności, przetwórcy, bo rolnicy jakoś tak, powiedzmy, niezbyt dynamicznie zabierają się bez tego rodzaju zachęty. Zrozumiałe, no po prostu reagują na to, co jest, ponieważ wielu i w pokoleniu ich rodziców i oni sami już wiedzą, że nie można działać w oderwaniu od rynku i nie można po prostu działać dlatego, że nie wiem, sąsiad tak robi albo dlatego, że mój ojciec tak robi, tylko trzeba odpowiadać na to, czego oczekują odbiorcy rynkowi. Kto jest sumieniem przetwórców w takim razie? Ja bym powiedział, że ten aspekt społeczny, o którym mamy rozmawiać, jest właśnie dobrym przykładem, bo w tej chwili w zasadzie w tym zakresie nie ma nikogo takiego na rynku, kto by był bezwzględnym stróżem albo przynajmniej upominającym, jeśli chodzi o certyfikację łańcuchów dostaw w zakresie przestrzegania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych czy unikania niewolnictwa. Są przykłady bardzo pozytywne i tutaj na przykład po mojej prawicy jest bardzo pozytywny przykład certyfikacji UC niektórych wyrobów z oferty Mokate, tak, mówię o MK Cafe na przykład certyfikowanej UC, ale to są w zasadzie przykłady
no, będące w zupełnej mniejszości, jeśli chodzi o sektor rolno-spożywczy w Polsce, nawet w takich klasycznych obszarach jak kawa, herbata, kakao, orzechy, gdzie łańcuchy dostaw są rozciągnięte na cały świat i wiadomo, jakby problemy są zdefiniowane, naruszenia praw pracowniczych czy niewolnictwa w tym upstreamie, tak wysoko w łańcuchu dostaw. Kto będzie tym sumieniem? To odpowiedź na to, patrząc na 5, 8, 10 lat w przód, też można pokusić się o odpowiedź, że jest znana. Będą nimi instytucje finansowe, kredytujące i bieżącą działalność i inwestycje przetwórców. Dlatego, że tak jak kilka lat temu przeżywały to przedsiębiorstwa w branżach wysokoemisyjnych, zwłaszcza energetyka węglowa, kiedy nagle skończyły się pieniądze i to skończyły się nie na zasadzie jakiejś takiej miękkiej, że a słuchajcie, weźcie tam, dopiszcie w tym wniosku kredytowym jeszcze coś o ludziach, tylko po prostu wielkie instytucje światowe finansowe i fundusze inwestycyjne i banki powiedziały nie, nie będziemy kapitału udostępniać przedsięwzięciom, które są szkodliwe, jednoznacznie, bezdyskusyjnie szkodliwe, jeśli chodzi o realizację celów emisyjnych. I myśli pan, że tak samo będzie w przypadku producentów żywności? Jako foresighter muszę być ostrożny zawsze z przyszłością, ponieważ wszystko, co przyszło, jest niepewne, ale akurat w tym obszarze podejrzewam, że ten trend dojrzeje w najbliższych latach i że on się stanie faktem. I wtedy okaże się, znaczy to będzie taki moment rozpoznania, być może dla niektórych niemiłego, bo okaże się, że nie olej, kwestia, nie wiem, tam tłuszczów, czy jakieś takie wątki, które przebijają się w mediach, bo udało się wokół nich stworzyć zainteresowanie jakieś społeczne, wąskiej grupy konsumentów, tylko że to z drugiej strony, od strony instytucji finansowych, przyjdzie pytanie, dobrze, kiedy przeprowadzaliście audyt dostawców i tych dostawców bardzo odległych, mówimy z innych kontynentów, tak Afryka, Ameryka Południowa, Azja, ale też i dostawców lokalnych. Kiedy, czy inspekcja pracy wykazała jakiekolwiek naruszenia? Zostawiam tematy krajowe, bo my w ogóle, to jest nieporównywalne oczywiście, to co jest u nas w Polsce, gdzie jesteśmy krajem rozwiniętym, mamy wysokie dość standardy społeczne i no nie mamy jakichś danych alarmujących, jeśli chodzi na przykład o niewolnictwo, tak? Ale są kraje europejskie, na południu Europy na przykład, gdzie to już nie jest takie proste, więc nawet bliscy dostawcy w obrębie tej rodziny europejskiej może się okazać, że nie spełniają najbardziej fundamentalnych kryteriów jakby etycznych, ludzkich tego łańcucha dostaw. No i żeby to spuentować. Z badań wynika, że wśród największych przetwórców w skali globalnej tylko 7% z nich jest przekonanych, ma silne przekonanie, że wśród ich głównych dostawców nie ma, że ich główni dostawcy nie naruszają w rażący sposób praw pracowniczych albo nie korzystają z pracy niewolniczej. To bardzo mało. To bardzo mało, a tylko mniej niż 1/3 w ogóle przeprowadza jakiekolwiek audyty w tym zakresie. I to jest, ja mam trochę ciarki, jak o tym mówię, dlatego że jestem wielkim fanem polskiego przemysłu rolno-spożywczego w każdym jego aspekcie i mam w tym przemyśle klientów i w otoczeniu tego przemysłu, na przykład Federację Polskich Banków Żywności, ale to w swoim czasie o tym będziemy mówić. Jestem wielkim fanem pozytywnego bilansu handlowego Polski, który również napędzają ten eksporterzy żywności. Ale po prostu ostrzegam, że w perspektywie kilku lat te zagadnienia mogą stanąć mogą stać się częścią agendy rozmowy, nie tylko w sferze publicznej, gdzie można pewne rzeczy jakby opiłować przy pomocy działań komunikacyjnych, ale w rozmowach za zamkniętymi drzwiami z bankami, z instytucjami finansującymi, czy publicznymi, czy z funduszami. I wtedy to kaskadowanie nastąpi bardzo szybko i polscy rolnicy bardzo szybko usłyszą o tym, że no jakieś wymogi, na przykład jeśli chodzi o pracowników sezonowych, też muszą być spełnione i nie tylko polscy, bo nie jest to jakaś nasza przywara w Niemczech, w innych krajach rozwiniętych też różnie z tym bywa. I dziś to nie jest jeszcze temat, ale po to tutaj jesteśmy, żeby rozmawiać o tym, co ma wydarzyć się za kilka lat i z racji tego powinno być tematem rozmowy dziś. To co na to branża spożywcza?
No tak, słucham i jestem faktycznie poważnie zmartwiony, bo wynika z tego, że polskie firmy spożywcze, duże, małe, średnie, nie zwracają uwagi na takie ważne aspekty, które pan podniósł. Nie wydaje mi się, żeby to była do końca prawda. Bo tak, z jednej strony małe, mikro i małe firmy i średnie firmy pewnie nie mają wielu możliwości, żeby dokonywać takich audytów. To po pierwsze. Kupują głównie od pośredników, kupują na giełdach. I szczerze mówiąc, nawet trudno mi sobie wyobrazić, żeby mikrofirma była w stanie tak do końca, nie wiem, jakaś lokalna palarnia kawy, tak, rzemieślnicza, była do końca w stanie sprawdzić, czy ta kawa przypadkiem nie jest z plantacji, gdzie jest praca niewolnicza. Więc no, blockchain, o którym mówił pan Ślęczek, znakomicie na to pozwala, ale to jest bardziej tradycyjne papierowe. Znakomicie pozwoli, jak będzie. Znakomicie pozwoli, jak będzie, bo na razie tak naprawdę nie mamy tego na taką skalę, żeby faktycznie było to powszechne i powszechnie wykorzystane. Więc jak będzie, super, że ten blockchain przyda się nie tylko w kawie, przyda się w bardzo wielu surowcach rolnych, również w Polsce, bo zaliczyliśmy kilka afer z zafałszowaniem surowców i wbrew pozorom nie jest to taki mały problem, więc wszelkie możliwości sprawdzenia bardzo dokładnego, skąd bierze się dana partia, kto to wyprodukował, kiedy weszła w obrót i tak dalej, są naprawdę bardzo ważne dla każdego producenta, który dba o swoją markę, dla każdego, kto dba o opinię wśród konsumentów. To jest niewątpliwie klucz i pewnie bardzo dużo rzeczy jest do zrobienia, aczkolwiek nie jest prawdą, że nic się z tym nie robi, bo jednak mimo wszystko największe firmy starają się, przynajmniej starają się faktycznie prowadzić audyty, co nie znaczy, że nie ma wpadek, bo tak naprawdę praca niewolnicza jest z obszaru działalności przestępczej. To nie jest normalna działalność rolnicza, to nie jest normalna działalność gospodarcza. Tak naprawdę wchodzimy w obszar szarej strefy, ludzi, którzy prowadzą wręcz kryminalne interesy i tak dalej, i tak dalej. Więc no to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie jest to takie proste. Zwłaszcza, że to są wyzwania całego świata. To są wyzwania całego świata, nie tylko polski procent żywności. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego troszeczkę takiego narzekania pod tytułem, no ale dlaczego przecież moglibyśmy kupować tylko zrównoważone surowce? No moglibyśmy. Teoretycznie moglibyśmy jako przetwórcy, pod jednym tylko warunkiem, że wszyscy konsumenci chcieliby je kupować i rozumieli, o co w ogóle chodzi. Bo błędem jest myślenie, że największym problemem jest cena. Owszem, deklaratywność versus cena. Zawsze było tak, co jest twoim głównym kryterium wyboru produktu? No jakość. Tak? Jakość. Potem przychodzimy, widzimy, no a inne badania pokazują, no sorry, niestety też i cena. Lub kombinacja jakości i ceny. Pan Andrzej Ganter płynnie... Jedną rzecz. Tak, zaraz panu dopuszczę. Płynnie przeszedł do drugiej części naszej rozmowy, czyli właśnie jakiej żywności oczekują polscy konsumenci. Cena versus jakość. Tak, ale dokończę jedną rzecz. Tak naprawdę obie te rzeczy są ułudą i tego nie ma. Jest tylko jedna rzecz, czyli zbiór wartości, zbiór potrzeb, jakie konsument chce dostać z tytułu kupienia produktu. I one nie muszą być koniecznie materialne. Nie muszą być. W żywności oczywiście są pewne podstawowe rzeczy, których potrzebujemy, ale cała reszta to jest tak naprawdę zbiór naszych potrzeb. Jakie to są potrzeby? No, mogą być na przykład niskiego rzędu, czyli po prostu chcemy coś zjeść i utrzymać się przy życiu, albo wysokiego rzędu, czyli chcemy kupić żywność, która na przykład właśnie nie niszczy zasobów naszej planety. Nawet jeśli nie jest strasznie super jakości, bo to nie jest równoznaczne, tak między Bogiem a prawdą. Widziałem produkty ekologiczne fatalnej jakości, zrównoważone fatalnej ilości. Każdą żywność można popsuć, każdą. Ale konsument tak naprawdę kierując się w swoich wyborach, kupuje pewne zaspokojenie swoich potrzeb. Jeżeli ja mam taką potrzebę, że uważam, że jajka w makaronie muszą pochodzić z kur z wolnego wybiegu, to błędem jest myśleć, że to prawdopodobnie mam potrzebę, żeby ten makaron był smaczniejszy. Nie, prawdopodobnie nie ma żadnej różnicy w smaku, nie ma żadnej różnicy w konsystencji, nie ma żadnej, ale jest różnica w moich potrzebach. Ja zaspokajam swoją potrzebę, czuję się z tym dobrze, że te kury tam sobie latają po tym gumnie i są wolne. I coraz więcej jest takich postaw. I co więcej, i jestem w stanie za to zapłacić. Natomiast jeśli ktoś mi tylko napisze jedną rzecz, no to jest produkt, który pochodzi z rolnictwa zrównoważonego. To konia z rzędem, że 70-80% konsumentów nie ma bladego pojęcia, co to oznacza, jakie to potrzeby ma zaspokoić i dlaczego w ogóle powinni to kupić i dlaczego w ogóle powinni za to zapłacić. Jeżeli tego nie rozumieją, to znaczy, że nawet jeśli to będzie niewielka różnica w cenie,
to i tak nie dokonają takiego wyboru, bo to dla nich nie ma znaczenia. Muszą to zrozumieć. Dlaczego? I tu wracamy do tego, co jest chyba najważniejsze. Poziomu świadomości, bo to świadomość konsumentów buduje rynek. Świadomość. Nie producenci żywności, nie produkty, nie ceny, tylko świadomość konsumentów. Jeżeli świadomość konsumentów będzie na tyle zaawansowana, że będą rozumieli, dlaczego to jest ten czas, kiedy procesy produkcji w rolnictwie, procesy produkcji w przetwórstwie muszą być zrównoważone, że trzeba redukować poziom CO2, że trzeba mieć recyklowalne opakowania i tysiące rzeczy, zrozumieją, dlaczego to jest, po co, jakie to korzyści im przynosi, wtedy tak naprawdę będziemy mogli mówić, że rynek zacznie się rozwijać. Dopóki tego nie zrobimy, dopóki nie zbudujemy tego zbioru potrzeb, tej świadomości potrzeby, dopóty będziemy cały czas narzekać, a to może producenci nie chcą kupować, a może dopłat jest za mało. Ja chciałbym doczekać kiedyś takiej chwili, a wiem, że nie doczekam, nie ma takiej opcji w ogóle, żeby kiedyś rolnictwo w Unii Europejskiej polegało na tym, że rolnik produkuje, sprzedaje, konsument kupuje, przetwórca kupuje i koniec. I nie ma żadnych dopłat. I nie ma sztucznej regulacji rynku, i nie ma tak naprawdę kroplówek, i tak naprawdę wszyscy działają w świecie realnym, a nie wirtualnym. Bo co to znaczy dopłata dla rolnictwa? No co to znaczy dopłata? Przecież państwo doskonale wiedzą, pieniądze nie biorą się z kosmosu, nie biorą się ze ściany. To znaczy, że my wszyscy konsumenci, my wszyscy mieszkańcy płacimy. No po prostu płacimy. Tak naprawdę, jeśli byśmy zaczęli teraz ten transfer finansowy doliczać do cen, to naprawdę mocno byśmy się zdziwili. Więc fajnie by było, żeby kiedyś ktoś wreszcie wymyślił, a takie systemy są, Nowa Zelandia tak ma. Tam nikt do niczego nie dopłaca i wszyscy są zadowoleni. Jeden z największych procentów żywności na świecie. Można, można. I dopóki nie zrozumiemy tych pewnych prostych wartości, ale budujących cały łańcuch jakby funkcjonowania, dopóki nie pozbędziemy się sztucznych kroplówek, dopóki nie skończymy szczekaniem, no to nie będziemy mieli rolnictwa zrównoważonego, ponieważ nikt nie dopłaci do systemów informatycznych albo nikt nie dopłaci nam do dronów. No tak. Czy państwo się zgadzają z taką tylko opinią? Jedno słowo, jeśli mogę dosłownie. Tylko dokończę. Problem polega na tym, że nie żyjemy na samotnej wyspie. I nie jesteśmy tylko jedynym procentem żywności na świecie. Pan wspomniał o eksporcie. Super, mamy eksport. Akurat mamy duży eksport, my jako Polska, głównie do Unii Europejskiej. I to się właściwie mało zmienia. 80% jest do Unii Europejskiej, reszta do krajów trzecich. Cała Unia Europejska tak naprawdę może osiągać te poziomy produkcji żywności i surowców. Dlaczego? Bo eksportuje do krajów trzecich. Jeżeli my ciągle będziemy funkcjonować w ten sposób, że trzeba będzie ciągle do wszystkiego dopłacać i ciągle będziemy budować bardzo drogą gospodarkę opartą na dopłacaniu, to nie chcę być złym prorokiem, ale patrząc na to, co dzieje się na świecie i w krajach trzecich, to my ten eksport po prostu stracimy, bo przestaniemy być po prostu konkurencyjni. Ale też mamy pewną szansę. Jeśli ktoś był w Japonii, to zna takie pojęcie Fukushima Free. Ono dotyczy żywności. To oznacza, że w głowach konsumentów japońskich jest pewien zbiór wartości, za które oni są w stanie zapłacić wyższą dużo cenę niż normalnie. Co więcej, ten zbiór wartości przekłada się na wizję produktów z Europy, które uważane są za bezpieczne, dobrej jakości, czyste itd., itd. I to jest to, na czym tak naprawdę się zarabia. Jeśli tego się nie ma, to żadne kombinacje niestety nam nie pomogą i będziemy mieli poważny problem. I tak bym to widział, czyli to zrównoważenie musi być od samego rolnika poprzez cały łańcuch aż do konsumenta i wszyscy muszą zrozumieć, dlaczego to się dzieje, po co to w ogóle jest i jakie to będzie miało konsekwencje. Kilka zdań, jeżeli można, rozwijając jeszcze tą wypowiedź Andrzeja Gantnera i odpowiadając poniekąd na pytanie, które pani redaktor między wierszami zadała, czy mówiąc, że przechodzimy jakby do drugiego etapu dyskusji, jakiej żywności oczekuje konsument, tak? W pełni się zgadzam z tym, co powiedział Andrzej, że konsument kupuje potrzebę. I to nie tylko w sektorze rolno-spożywczym, generalnie dokonując zakupy, konsument realizuje jakąś tam swoją potrzebę. Bardzo często tą decyzję jeszcze podejmuje pod wpływem emocji. To są dwa czynniki, które absolutnie rządzą decyzjami zakupowymi. I warto tutaj jakby przeanalizować, zastanowić się nad tym, jaką dzisiaj potrzebę ma
przepraszam za tak ujętą kwestię, przeciętny konsument produktów spożywczych, tak? Czyli cena versus jakość. Przypomniało mi się takie badanie, które 2 albo 3 lata temu wykonywał jeden z banków, z którymi jako Izba zresztą dość ściśle, współpracujemy. Dotyczyło to zakupów żywności ekologicznej. W tym przypadku. Pytania były 2, które zadano konsumentom. Badania były przeprowadzone w jednej z sieci marketów, w trakcie zakupów zresztą. Zadano pytanie numer 1. Czy, drogi kliencie, jesteś skłonny i chciałbyś w wersji, tam patrzę, no do tego koszyka, co tam ten klient ma, zwiększyć w tym koszyku zakup żywności ekologicznej? 98% klientów odpowiedziało, pytanie numer 2. I tu trochę nawiązuję do badania na temat produktów regionalnych, które pani we wstępie przedstawiła. Pytanie numer 2. Czy, drogi kliencie, w związku z tym byłbyś skłonny zapłacić za tą żywność ekologiczną 20% więcej? 98% konsumentów, czyli dokładnie tyle samo, odpowiedziało nie. Badanie sprzed 3 lat. Jednego z banków. Oczywiście ta świadomość powoli się zmienia. Tutaj jest duża rola sektora przetwórczego w budowaniu i zwiększaniu tej świadomości. My jako Izba Zbożowo-Paszowa jakby bezpośrednio do czynienia z tym klientem detalicznym nie mamy, natomiast będąc członkiem organizacji europejskiej COSERAL, to jest organizacja, która zrzesza organizacje skupiające firmy handlujące zbożem, przystąpiliśmy właśnie za pośrednictwem COSERAL-a, COSERAL zrobił to w lipcu, do podpisania, 65 sygnatariuszy podpisało ten dokument, taki kodeks etyczny, kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych. To jest zobowiązanie jakby na 2 poziomach, organizacji unijnych i przedsiębiorstw. I tutaj jakby jednym z zadań, zobowiązań jest podejmowanie właśnie aktywnych działań promujących przejście na zrównoważone wzorce konsumpcji. Działania prowadzące do wzmacniania, budowania świadomości konsumentów. Tak? No dzisiaj jednak jeszcze, może to troszkę zaczepnie powiem i skończę tą wypowiedź, albo być może się tu jeszcze jakaś dyskusja w tym zakresie nawiąże, ale dzisiaj jednak jeszcze mamy do czynienia cały czas z rynkiem ceny, jeżeli chodzi o detal. Chętnie się odniosę do tych 2 wypowiedzi. Zgadzam się, że w centrum są potrzeby konsumentów i że też ci konsumenci nie mają świadomości produktów rolnictwa zrównoważonego, o czym też nam mówili w badaniu. I to odpowiadając też na uwagi pana prezesa, widział pan prezes w sklepie, żeby jakaś firma albo była półka z produktami rolnictwa zrównoważonego, albo żeby na opakowaniu się firma chwaliła, że to prowadzi z upraw zrównoważonych? Pewnie pan nie widział, ja widziałem 2. No właśnie jest pytanie dlaczego? I właśnie chcę do tego nawiązać. Dlaczego? I dlatego, że tego typu produkty nie były promowane i to jest rola pana członków, naszych członków sieci handlowych, żeby tego typu produkty wypromować i trafić z świadomością do konsumenta, co dokładnie to rolnictwo zrównoważone oznacza, bo... A mówi pan, że jesteśmy na początku tej drogi, z tego co pan właśnie... Tak, uważam, że jesteśmy na początku i że warto spróbować tę drogę, bo żywność ekologiczna, pomimo olbrzymich pieniędzy, również dopłat unijnych, przeznaczonych na rolników, no cały czas, jeżeli chodzi o wartość koszyka zakupowego, no jest marginalna, tak? Ale nikt tak naprawdę do tej pory nie spróbował alternatywy, którą jest rolnictwo zrównoważone. I nie ma tak naprawdę przeszkód, żeby firmy już teraz audytowały swoich rolników, bo tak jak pokazywałem przykład producenta cukru, zrobili, okazało się, że ich rolnicy są już teraz zrównoważeni, bo akurat ta firma ściśle współpracuje i doradza rolnikom. Więc jest potencjał do tego, żeby spróbować ten wątek biznesowy. Znaczy, ja się zgadzam z tym, niewątpliwie tak, tylko samo wyedukowanie konsumentów, co znaczy produkt rolnictwa zrównoważonego, samo wypowiedzenie tego już jest tak naprawdę trochę długie. Tak, pamiętajmy, w jakim świecie żyjemy. To nie będzie łatwe. Dopóki
sam sektor nie określi sobie dokładnie, jak chce to zrobić, co to właściwie oznacza lub jakie są z tego tak naprawdę korzyści, bo no, kupujemy korzyści, kupujemy potrzeby, chcę być prośrodowiskowy, chcę być proplanetarny, chcę, żeby się moje dzieci nie udusiły za 50 lat tym, czym oddychają. Chcę to wszystko. Trzeba to przetłumaczyć na język konsumentów. Zejść z tego technologicznego, agralnego języka na poziom bardzo prostej komunikacji. Jakie potrzeby zaspokoję w ten sposób? To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Natomiast to jest tak, że duże firmy, bo nie każdego na to stać, to też sobie wprost powiedzmy. Z tego, co ja widziałem, a widziałem kilka systemów agralnych, które mają duże firmy, tam jest wyraźny nacisk na rolnictwo zrównoważone. Tam jest wiele różnych elementów, na które zwraca się uwagę. Bo może być tak, czy firma, która do swoich dostawców zboża mówi tak, okej, będziemy brali wasze zboże, zapłacimy nawet trochę więcej, ale 5% waszego areału ma być przeznaczone na rośliny, na których żyją pszczoły, tak? Czyli na pewnego rodzaju 5%. 5%. Za to trzeba zapłacić i to powinno być. I firma to robi, tak? Czyli można powiedzieć tak, jesteśmy na pewnym początku drogi, ale każda rzecz zaczyna się najpierw od zrozumienia, po co to jest, jakie to przynosi korzyści. Jeśli rolnicy tego nie będą rozumieli, bo jeśli będą widzieć tylko jedną rzecz, to mi przyniesie korzyści cenowe. End of story. No to za chwilę się okaże, że będzie tak samo jak z ekologicznymi, bo oni nie dostaną w którymś momencie tak szybko korzyści cenowych, bo cała reszta łańcucha jest kompletnie gdzie indziej. Nie może tak być. Więc dopóki wszyscy zrozumieją, po co to jest w całym łańcuchu i zaczną wspólnie budować ten łańcuch, promując to na każdym szczeblu, bo i rolnik musi to zrozumieć, i przetwórca musi to zrozumieć, i konsument musi to zrozumieć, choć tak naprawdę wszyscy wiemy, wszystko zaczyna się i kończy na konsumencie, to wtedy być może uda nam się przebić ten szklany sufit, na który nacięła się produkcja ekologiczna. No to by na to też bądźmy rozsądni, tak? No, Niemcy mają około 15-20% chyba udziału ekologicznych produktów, z tego co pamiętam, plus minus. Przez bardzo wiele lat nie przebijają się przez ten sufit. Ale też pamiętajmy o tym, o poziomie zasobności portfela Niemców a Polaków. To też musimy pamiętać. A środki, a cena pracy jest jeszcze tylko troszkę niższa, ale cała reszta kosztów jest bardzo podobna, Niemcy i my. Więc to też trzeba pamiętać, że mamy pewien szklany sufit, faktycznie zbudowany przez siłę nabywczą naszego konsumenta. Ale przede wszystkim powiedziałem, musimy wszyscy w łańcuchu produkcji żywności zrozumieć, czym jest zrównoważone rolnictwo i wtedy dopiero będziemy go mogli rozsądnie promować. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, zanim Państwu już oddam głos, że legislacja polska i unijna nam w tym pomaga, bo przecież idziemy w stronę Zielonego Ładu. Proszę, oddaję głos. Legislacja polska i unijna, zwłaszcza unijna, nam w tym pomaga, w sensie zakreślając ramy i stawiając przed nami bardzo ambitne cele środowiskowe i klimatyczne, to jest prawda. Natomiast mówiąc o tym, że jest to pewien łańcuch, tak, od pola do stołu i że tą promocję i zmianę potrzeb i świadomości klientów powinno się budować na całym łańcuchu. Pełna zgoda. Chciałabym, żebyśmy jeszcze jakby dwa zdania wspomnieli i powiedzieli o roli państwa w tym zakresie. Bo gdzieś jakiś gospodarz tego projektu powinien być. Projektu również komunikacyjnego. To, co powiedział Andrzej, że samo wypowiedzenie rolnictwo zrównoważone i wytłumaczenie przeciętnemu klientowi, co to jest i o co chodzi i rolnikowi, i przetwórcy, i instytucjom finansowym, i każdemu graczowi na tym rynku, to jest dość męczący dzisiaj proces. Czyli szeroka edukacja. Szeroka edukacja, prostym językiem, mająca jednego gospodarza, który tym procesem w sposób sensowny zarządzi. Nie tylko nakazami i zakazami, ale i zachętami finansowymi, ale też budową świadomości. I tutaj w mojej ocenie rola państwa, na dzisiaj jest to, na poprzednim panelu mówiliśmy o niewykorzystanych potencjałach. Takim przykładem była Łódź, która w dalszym ciągu ma potencjał rozwojowy. No więc nawiążę do tego potencjału. Tutaj państwo ten potencjał rozwojowy cały czas ma olbrzymi. Ja bym tylko jeszcze chciał pan Adam Kopyś powiedzieć. Nie, tak? Nie. Proszę. Jeśli chodzi o to, jaka jest relacja między świadomością a ofertą, no to nie jest wcale takie proste, dlatego że
empirycznie udowodniona koncepcja kreatywnego przedsiębiorcy, która jest jakby koncepcją ekonomiczną, tak? A nie to nie jest jakiś slogan, mówi, że żeby ludzie kupowali, to trzeba im to dostarczyć. To znaczy nikt nie ma potrzeby w ogóle niczego, jeżeli sposób zaspokajania tej potrzeby nie jest dostępny. I tutaj wsparcie i poparcie należy się pomysłowi na to, żeby znaleźć jakąś nową kategorię na przykład rolnictwa zrównoważonego, zwłaszcza, że rolnictwo ekologiczne nie uwzględnia tego aspektu społecznego, o który pani mnie pytała, a rolnictwo zrównoważone musi go uwzględniać. On pojawiał się na prezentacji, potem w różny sposób był, można powiedzieć, nieco rozwodniony już, ale no, rozumiem, że to jest też kwestia, że wiele jest różnych zagadnień. A jeśli chodzi o oczekiwania cenowe, to badanie, na które pani się powołuje, to jest badanie, które jest ciekawe, ale ono nie jest, jakby nie tak się bada te rzeczy. Jeżeli chcemy wiedzieć, czy konsument jest gotów zapłacić, nie wiem, to tutaj myślę, że pan prezes kiwa głową. Są badania tak zwane conjoint, w którym nie pytamy, czy chciałbyś polecieć na Księżyc, chciałbym, a czy gdyby to będzie kosztowało $1 miliard, czy polecisz. Nie, tylko pokazujemy produkt jako całość, różne jego cechy i cenę, i wiele różnych produktów i wtedy ten konsument w takiej sytuacji, w jakiej byłby naprawdę w sklepie, to znaczy mając przed sobą na półce wybór produktów, które mają jakieś różne cechy, jedną z tych cech jest cena, wtedy może taką decyzję podjąć. Więc nie chcę brzmieć jakoś negatywnie wobec tych wypowiedzi, bo się generalnie z tym zgadzam, a zwłaszcza z pomysłem rolnictwa, które nie jest chronione protekcjonistycznymi, jakby za nasze pieniądze, protekcjonistycznymi osłonami, tylko jest w stanie konkurować globalnie takimi warunkami konkurowania, jakie ukształtują się w przyszłości, jakie są dzisiaj. Natomiast zwracam uwagę na to, że inicjatywa regulacji ambitnych jest po stronie regulatora, inicjatywa produktów nowych, wymagających jest po stronie producenta. Konsument jest najważniejszy, ale ma najmniej do powiedzenia, jeśli chodzi o nowość, ma najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi tylko o decyzję sklepową. Ja tylko jedną rzecz dodam. To pięknie brzmi, ja też się z tym zgadzam, bo teoria jest zawsze fajną rzeczą. Natomiast powiem jedno, na 100 wprowadzonych produktów rocznie na rynek spożywczych, drugi rok doczeka tylko 5. Tylko 5. A trzeciego może już doczekać może 2. Proszę pamiętać jedno, bo to jest takie proste niby. Każdy nowy produkt to jest potężna inwestycja w dzisiejszych czasach. To są nakłady, to jest ryzyko potężne finansowe, to jest tak naprawdę również ryzyko poniesienia sporych strat. Można jedną rzecz docenić, ja to doceniam, że faktycznie przepisy w Polsce znacząco ułatwiły badania i rozwój i, że tak powiem, stworzenie nowych produktów. Można już wiele rzeczy wpisać sobie, odliczyć od podatku chociażby, których nie można było, co stymuluje poniekąd. Ale proszę pamiętać, każdy nowy produkt to potężne ryzyko i mamy w historii żywności mnóstwo fantastycznych produktów, po których już dawno nie ma śladu, mimo że spełniały wszystkie możliwe kryteria, które wydawałyby się, że konsument to kupi. No nie, bo jeszcze raz podkreślam, deklaratywność w badaniach, to nieważne, że ktoś deklaruje, że kupi, tak naprawdę na koniec dnia liczy się, czy kupił. Jak nie kupił, leżymy i mamy. I tak naprawdę, co więcej, każdy nietrafiony produkt w tej chociażby kategorii poniekąd kładzie tą kategorię. Zniechęca pozostałych, zniechęca też i konsumentów. Więc to musi być bardzo zrównoważony i rozsądnie zaplanowany proces. Ale mimo wszystko podkreślam, jeżeli my sami będziemy wiedzieli, jakie potrzeby realizujemy poprzez zrównoważone rolnictwo i będziemy w stanie to nazwać, to już jest przynajmniej jakieś 20-30% sukcesu do dalszych działań. Dopóki tak naprawdę sami nie do końca wiemy, no to robi się problem, tak? I też proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Państwo wiecie, jak wyglądają w tej chwili warunki makro- i mikroekonomiczne do prowadzenia działalności gospodarczej, również w przemyśle spożywczym. No, delikatnie rzecz mówiąc, nie polepszają się. Nie polepszają się. Widzimy, co się dzieje również na rynku, widzimy, co się dzieje z cenami, widzimy, co się dzieje z konkurencyjnością. Delikatnie rzecz mówiąc, nie polepsza się. Co więcej, widzimy już również pierwsze badania, które pokazują, jak polscy konsumenci zaczynają reagować na inflację, o której już częściowo zapomnieli. Ja pamiętam, bo jestem trochę już w swoim wieku, więc ja pamiętam, jak wyglądała inflacja, jak pamiętam, jak wygląda inflacja powyżej 10%.
którą teoretycznie w żywności, zależy jak liczyć, już mamy, na niektórych przynajmniej rzeczach. I do czego to prowadzi? I niestety mam złe wiadomości. Im większą będziemy mieli inflację, im bardziej będzie ta presja warunków makro- i mikroekonomicznych na pracodawców, na przedsiębiorców, tym mniej będą chętni do ryzykowania i do eksperymentowania. Również niestety z takimi rzeczami. I to też jest pewna determinanta, czy dana rzecz się rozwinie, czy nie. Jeżeli ja mam stabilną sytuację finansową, legislacyjną, prawną, wiem, co mnie czeka za rok, za dwa, za trzy, jako przedsiębiorca, ja jestem skłonny podjąć ryzyko. Jeżeli ja nie wiem, co się stanie, jeżeli ja nie wiem, czy mi za chwilę ktoś nie wyłączy całego rynku nagle, tak, chociażby tak jak to się stało za pandemii, jeżeli ja nie wiem, czy nie dostanę za chwilę strzałów w głowę pod tytułem 4 razy nowe podatki, to tak naprawdę moja zdolność do ryzyka znacząco się kurczy i moja zdolność w poszukiwaniu pewnych nowych rzeczy również. Pan Krzysztof Ślęczka chciał coś powiedzieć? Tak, chciałem się odnieść do tej ceny, o której tutaj rozmawiamy, bo my ten temat też poruszyliśmy w naszym raporcie, tak? To było jedno z pytań, które zadaliśmy klientom na wielu wymiarach, tam 5, 10, 15%, ile w stanie są zapłacić więcej. I 73% ankietowanych powiedziało, że byłoby w stanie zapłacić na 20% więcej. Tak, te 20% no to jest taki, wydaje się, no to trochę kompromis, tak? Też między tymi, jakie faktycznie koszty, czy firmy, czy przedsiębiorcy, czy producenci, czy rolnicy musieliby ponieść za to, ile konsument koniec końców może zapłacić za te produkty. Ale też może jeszcze słowo, które wydaje mi się nie poruszyliśmy, bo o samym rynku tych produktów rolnictwa zrównoważonego, bo to jest też coś, co wybrzmiewa w naszym raporcie. I w 2020 roku Polacy wydali na żywność ponad 140 miliardów, tak? A zaledwie z tego 1 miliard to są produkty pochodzące z upraw ekologicznych. 1 miliard, tak? No to jest naprawdę ułamek procenta. I tak naprawdę to pokazuje, że jest pośrodku miejsce i to miejsce właśnie to jest na produkty pochodzenia zrównoważonego. Tak? I wydaje mi się, że to jest kawałek tortu, o który warto walczyć, bo jak pokazały nasze badania, w średnim terminie, jeżeli producenci i retailerzy byliby w stanie zaoferować produkty 20% droższe, to ten rynek ma szansę osiągnąć ponad 60 miliardów złotych. 60 miliardów złotych to jest już no, to 40% obecnego rynku, tak? No, to jest porządny kawałek chleba, wydaje mi się. Chciałem się też odnieść jeszcze do tego, co powiedział pan Andrzej, o tej deklaratywności versus faktyczne zachowania, bo ja bym się tu pokusił może o takie, może trochę odważne stwierdzenie, że w przypadku, jeżeli chodzi o środowiska, czy ogólnie produktów ekologicznych, czy zrównoważonych, tutaj konsumenci, wydaje mi się, że mogą zachować się trochę bardziej racjonalnie, tak? I to jest też, chciałem się odwołać do przykładu, który przytoczył bodajże wczoraj albo przedwczoraj prezes Pawiński na jednym ze swoich wystąpień, gdzie powiedział o makaronie Lubella, tak? I zadali pytanie swoim konsumentom, czy byliby chętni kupować produkty, dalej ten makaron, jeżeli byłby on wyprodukowany z jaj od wolnych kurów. I to był pierwszy tak naprawdę według pana prezesa badanie, które się sprawdziło w 100%, tak? Także ja bym tutaj trochę tego optymizmu jednak do tej dyskusji. Ale o tym powiedziałem. Ja chciałam jeszcze, chciałam, żeby się wypowiedział pan Adam Mokrysz. Tak, tak. Bardzo dziękuję, że się udało. Nie jest prosto się tu znaleźć w panelu. Więc tak, byt kształtuje świadomość. Porównanie Polski i Niemiec to jest w ogóle żadne porównanie. Tak? Jak siła nabywcza jest 4-5 razy większa w Niemczech i widać, ile te produkty stanowią w koszyku. Produkty prozdrowotne, bio, organik i tak dalej, zrównoważone. Więc to nie możemy tego porównywać. Więc zaczyna się i kończy się na konsumencie. Rządzi ten, kto ma klienta, konsumenta. Tak po prostu jest. I to jest gra konkurencyjna na rynku. I widać, kto wygrywa. Tak? Jak popatrzymy, kto wygrywa na polskim rynku, widzimy dyskonty, widzimy, co się dzieje. Czyli wygrywają najsilniejsze marki i wygrywają marki prywatne. One zabierają wszystkim pozostałym hipermarketom, supermarketom, które się kurczą i spadają, małe sklepy, firmy rodzinne. To, co dzieje się na rynku, no to po prostu to widać, gdzie jest punkt ciężkości, co się dzieje. Jedni klienci kupują markę prywatną, sugerują się ceną, inni są markowi, tak? Mają swoje ulubione marki, jedną albo dwie w kategorii i od lat kupują i nie zamienią, bo jest lojalność, lojalizowanie konsumenta od lat. Będą kupować tą samą markę albo inną alternatywną i nie przekona się ich nowością. Ta statystyka, o której pan mówił, nie jestem zdziwiony. Bardzo ciężko przebić się z nowym wyrobem, nawet innowacyjnym, ze względu na to, że Polska jest dojrzałym, bardzo konkurencyjnym rynkiem, który należy docenić. Widać, co dzieje się w sklepie, tak? Jak wysypują się półki fantastycznie opakowanych produktów, smacznych, z dobrą ceną, na promocji.
To wszystko trzeba brać pod uwagę, więc siły na zamiary, jak najbardziej edukacja, w dobrą stronę powinniśmy pójść, no ale jeżeli to jest 0,5%, to znaczy, że potencjał jest, tylko traktujmy to długofalowo. Długofalowo znajdując taką metodę środka. Nie zmienimy konsumenta szybko polskiego, który nagle dopłaci na koszyku 10, 20, 30%, bo i tak będzie miał, szczególnie teraz właśnie, gdzie i tak będzie miał podwyżkę wszystkich podstawowych produktów i innych, gdzie widzimy, że ta podwyżka będzie dwucyfrowa. No to jak będzie kupował bioorganik, jak dopnie budżet domowy po wzroście wszystkich kosztów? Na koniec dnia zwykły Kowalski. Czy będzie chciał kupić taki produkt? Czy będzie go stać na ten produkt, jak wszystkie koszty mu wzrosną? Na pewno tak, super kierunek, natomiast musi być siła nabywcza. Ona musi być zdecydowanie wyższa, żeby ten wskaźnik wzrósł z tego 0,5% na perspektywiczny wskaźnik. To ja jeszcze dopytam, jak to wygląda w zakresie kawy i herbaty. Jak właśnie w Państwa produktach zmieniły się preferencje konsumentów? Jeżeli chodzi też o te ostatnie lata, kiedy była pandemia, na ile właśnie klienci patrzą na cenę, na ile patrzą na jakość? Biznes kawy i herbaty to podstawowy koszyk produktowy każdego gospodarstwa domowego. Jak przyszła pandemia, część gastronomii, większość zamknęła się. Była możliwość to go on the go, zabrać ze sobą. I konsumpcja przesunęła się mocno do domu. Konsumpcja klasycznych produktów, tak jak w zakresie herbaty, to oczywiście klasyczna czarna herbata. Jeśli chodzi o kawy, w zależności od preferencji smakowych widać trendy. Kawa ziarnista szalenie rośnie, coraz tańszy ekspres kawowy i to jest tego konsekwencja, że Polacy lubią świeżą kawę, świeżą miloną kawę. Oczywiście inne kategorie również i mimo tego, że Polska jest nadal krajem herbacianym, kawa zdobywa coraz więcej zwolenników i rośnie zdecydowanie szybciej. Jest świetną kategorią, nie tylko która pobudza nas rano w domu czy w drodze do pracy, ale przede wszystkim te spotkania z bliskimi czy spotkania podczas pracy, picie wspólne kawy, więc ta konsumpcja idzie w stronę takim, że już teraz po pandemii czy na koniec tak, tego zjawiska więcej kaw wypijanych jest poza domem. Jest to nowe zjawisko, którego nie było. Polacy przez te wszystkie lata wcześniej pili kawę w domu klasycznie, tradycyjnie. Teraz to nie ma znaczenia. I lubią w trakcie czy też w pracy wypić filiżankę dobrej kawy. Przede wszystkim kawy mleczne w Polsce plus minus 70% to są kawy mleczne typu cappuccino, latte. I najszybciej pędząca kategoria kawowa to jest kawa ziarnista. Ona napędza rynek, napędza konsumpcję. Tak jak ten lifestyle, czyli ta kawa wypita poza domem, na stacji benzynowej czy w innym dobrym lokalu, kawiarni. Więc te zmiany idą w kierunku lepszej jakości. Przede wszystkim ludzie są bardziej świadomi, czytają etykiety. To nie jest tak kiedyś biała, czarna kawa. Ludzie chcą pić czy kawę robustę, czy mieszankę arabiki i robusty. Są świadomi, czy lubią specialities, znają się na tym, podróżują, więc wiedzą, czego chcą. Chcą bardzo dobrej jakości, nie chcą przepłacić, absolutnie nie. Wiedzą, są świadomi, eksperymentują również. Natomiast jednak większość to jest tak zwana klasyka, tak jak powiedziałem, kawa z mlekiem. Espresso dalej jest małym rynkiem, nie jesteśmy włoskim rynkiem. Jeśli chodzi o herbatę, no to rynek herbaty mocno się zmienia. Tak mówimy zawsze, że kawa dla przyjemności, herbata dla zdrowia. To jest ten kierunek, czyli czarna herbata spada. Większość herbat związanych ze zdrowiem, czyli herbaty funkcjonalne, herbaty ziołowe, mają dynamiczny rozwój. I też owocowe również mocno, mocno w górę. Natomiast coraz lepsza jakość i świadomość konsumenta. Myślę nie tylko w kawie herbacie, ale na całym rynku spożywczym, jeśli chodzi o jakość produktów. Kawa i herbata dobrze smakują na przykład z drożdżówką, a rosną teraz ceny zboża i pasz. Jak to się ma na ceny pieczywa, jaki to ma wpływ i jaki to ma wpływ na konsumentów, którzy właśnie szukają też cały czas tych niedrogich produktów spożywczych?
Jak zboża i pasze, to przypuszczam, że pytanie do mnie, więc od razu łapię za mikrofon. Tak, od właściwie kilkunastu miesięcy, od wiosny 2020 roku systematycznie rosną ceny zboża, to prawda. W zeszłym roku te zbiory dosyć wysokie, w tym roku zresztą też kilkaset tysięcy ton będą nawet większe, z tym, że w zeszłym roku jakoś była lepsza, znacznie lepsza niż w tym roku, ale ceny nadal rosną za sprawą rosnącego eksportu. Znaczy, wydaje się, że jak jakość gorsza, produkcja na porównywalnym poziomie, to te ceny powinny zboża jako surowca spadać. Tak nie jest, dlatego że rośnie nam mocno eksport. Oczywiście ceny zboża są w dużej mierze uzależniane od cen zboża na globalnym rynku, ale nie ma to, pani redaktor, bezpośredniego przełożenia, bezpośredniego i szybkiego przełożenia na cenę pieczywa. To byłoby nadmierne i nieprawdziwe uproszczenie tego całego procesu. Rzeczywiście ceny w ogóle żywności i nie tylko żywności rosną. Wydaje się, że zarówno inflacja, jak i ceny wymknęły się pod kontroli, ale na to się składa szereg czynników innych niż tylko rosnąca cena surowca. Oczywiście ta rosnąca cena surowca od kilkunastu miesięcy jakieś przełożenie ma, ale przede wszystkim inflacja, rosnące ceny transportu, energii elektrycznej, ropy, gazu, też pewnie wpływ podatku handlowego i cukrowego. Wypadkowa tych wszystkich czynników spowodowała, że rzeczywiście mamy do czynienia z dosyć trudną sytuacją na rynku. Nie chcę, że tak powiem, być osobą przekazującą pesymistyczne komunikaty, ale z analiz, którymi jako Izba Zbożowo-Paszowa dysponujemy, no wiele wskazuje na to, że to jest tendencja, z którą jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli do czynienia. Mówi się, że tam 6% do końca roku ceny żywności mogą jeszcze wzrosnąć. Mąki nawet 25%, makaronów 15%. Rzeczywiście te produkty zbożowe i nabiał to są te produkty, które będą rosły w tym roku i najprawdopodobniej w przyszłym również. Ja jako konsument mam takie doświadczenie sprzed tygodnia bolesne, gdzie kupowałam bułkę wieloziarnistą, a dla dziecka zawsze taką samą mu kupuję za 85 groszy w zeszłym tygodniu złotówkę, więc jakby ta podwyżka jest widoczna i ta tendencja się jeszcze przez, tak jak mówię, ten i przyszły rok utrzyma. Zobaczymy, jakie działania, bo inflacja jest wszędzie. Jakby jesteśmy w takim miejscu i czasie popandemicznych, czy tam na końcówce pandemii, trudnych uwarunkowań, które oczywiście wszyscy widzieliśmy, że będą miały dramatyczny, czy drastyczny może bardziej wpływ i na gospodarkę, i na styl życia ludzi. To jakby proces, przed którym jesteśmy. No ale ważne jest, jak poszczególne państwa sobie z tym procesem radzą, tak? Więc tutaj bacznie obserwujemy, jak w naszym kraju ten proces będzie następował. I jakby odnosząc się jeszcze do tej poprzedniej dyskusji, chciałam zwrócić uwagę, to się tu gdzieś przewinęło, ale myślę, że warto, aby ten aspekt też wybrzmiał, że mówiąc o budowaniu i przebudowie świadomości konsumentów, jest absolutnie taka potrzeba, nie będę tego wszystkiego powtarzać, musimy mieć świadomość tego, jest to proces długofalowy i w tym aspekcie musimy mieć świadomość tego, że my rozmawiamy o tym w bardzo trudnym momencie. I ambitne wyzwania klimatyczne, środowiskowe również nie będą bez wpływu na ekonomię produkcji, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I ta wszechogarniająca nas drożyzna i niepewność, o tym też dzisiaj była mowa, że w pełni się z tym zgadzam, dla szeroko rozumianych przedsiębiorców, nie tylko w sektorze rolno-spożywczym, ta przewidywalność, stabilność prowadzenia warunków biznesowych, legislacji, podatków jest niezwykle
niezwykle istotna, ale również taka zwykła stabilność i takie zwykłe bezpieczeństwo egzystencjonalne dla przeciętnego klienta również ma znaczenie. I tutaj o ile oczywiście żywność nie jest tym produktem, który można szybko i w dużej mierze ściąć, bo jeść trzeba, tak? Można kupić jedną garsonkę mniej, ale jeść trzeba. Natomiast to chyba nie jest dobry czas na eksperymenty dla konsumentów, tak? Raczej trzymamy się tych sprawdzonych produktów, o czym też dzisiaj była mowa i przywiązanie do marki i tych produktów, które jakby tradycyjnie i właśnie w dużej mierze automatycznie, emocjonalnie kupujemy. Dziękuję bardzo. W tym temacie, w którym rozmawiamy, jeszcze chciał zabrać głos pan Adam Kopyść i zaraz przejdziemy do kolejnego tematu. Dobrze, chciałem szybko poruszyć dwa wątki. Jeszcze podsumowując kwestię potencjału rolnictwa zrównoważonego. Co już teraz jest? Są standardy, więc wiadomo, czym jest to rolnictwo zrównoważone. Tu pani dyrektor następnie mówiła chociażby o standardach Farm Sustainability Assessment czy certyfikacie Global Gap FSA. To już jest i to jest ustalone, także w produkcji zwierzęcej. Jest to sprzyjające otoczenie regulacyjne związane z rolnikami, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, to finansowanie unijne będzie szło właśnie na wsparcie zrównoważonych praktyk rolniczych w gospodarstwie, plus, powiedziałbym, nawet naturalne warunki polskiego rolnictwa, chociażby mniejsze zużycie środków ochrony roślin versus Europa Zachodnia, powoduje, że Polska ma potencjał do tego, żeby się stać liderem rolnictwa zrównoważonego w Europie. Na poziomie też co jest? Na poziomie deklaracji, i tak jak wspominałem wcześniej, konsumenci byli świadomi w tym naszym badaniu, czym jest rolnictwo zrównoważone, czym jest ekologiczne, czym jest zrównoważone. Na poziomie deklaracji jest chęć konsumentów, nawet w czasach covidowych, żeby zapłacić 20% więcej za żywność zrównoważoną. Czego brakuje? I też o tym mówili konsumenci w badaniu. Brakuje tak naprawdę identyfikacji, żeby konsument wchodząc do sklepu, jak ma półkę eko, ma półki, powiedziałbym, z żywnością nie eko, konwencjonalną, on by chciał taką półkę zobaczyć ze zrównoważoną żywnością. Tego brakuje, co oczywiście wiąże się też za świadomością tego konsumenta, czego dokładnie dotyczy rolnictwo zrównoważone. I tutaj widzimy kluczową rolę branży spożywczej, ale to też się łączy z rolą państwa, o czym mówiła pani prezydent, że też widzimy, że brakuje takiego poukładania trochę debaty publicznej w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Niestety, co nas boli, często jest ono mylone po prostu z rolnictwem ekologicznym, więc tu też widzimy rolę państwa jako ważnego gracza jednak w branży rolno-spożywczej. Drugi wątek bardzo szybko, emisje gazów cieplarnianych, bo ten temat jest na tapecie i będzie, bez względu na COVID. Tu podkreślamy szansę, jaką dla firm z branży spożywczej jest ścisła współpraca z rolnikami. Bo z jednej strony w łańcuchu dostaw tych firm, bo z jednej strony oczywiście rolnicy są znaczącym emitentem, ale z drugiej strony poprzez możliwość ograniczenia emisji w rolnictwie, chociażby poprzez wiązanie CO2 w glebie, to jest szansa, żeby firmy poprzez współpracę z rolnikami i praktyki takie jak chociażby uprawa bezorkowa czy okrywa roślinna przez cały rok w glebie, ograniczać emisję gazów cieplarnianych i warto się tym zainteresować. W tej chwili już jest część firm, ale niewiele, które w Polsce zaczynają to robić i to myślę, że warto wziąć też pod uwagę, tworząc swoją strategię klimatyczną również w Polsce. Bardzo dziękuję. Na drodze do zrównoważonego rozwoju jest wiele wyzwań, ale też legislacja przyspiesza te procesy, te zmiany. Otóż teraz będziemy zmieniać kształt systemu opakowań. Jest ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, są założenia tej ustawy, też tworzy się system kaucyjny i chciałam tutaj zapytać pana Andrzeja Gentnera, na ile te założenia ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta mogą ułatwić osiągnięcie celu środowiskowego, jakim jest na przykład powtórne wykorzystanie opakowań. Dziękuję bardzo. To w sumie temat wiążący się z tym, co teraz mówiliśmy, bo zarówno cała gospodarka odpadami opakowaniowymi, a no co to dużo mówić, dużo żywności jest opakowanej. Nie dlatego, że tak się komuś ubzdurało, żeby akurat sobie opakować, tylko chociażby po to, żeby utrzymać bezpieczeństwo i jakość tego produktu i to jest bardzo ważne.
I nie dlatego makaron ma dwuwarstwową folię, żeby było ładniej, tylko dlatego, żeby mógł poleżeć na półce, a my otwierając go nie zobaczylibyśmy pięknych, ładnych larw lub innych owadów we wszystkich możliwych stadiach. Więc to też warto pamiętać. I to jest ta specyfika żywności, tak? Odróżnia nas to na przykład od kosmetyków, gdzie mamy malutki kremik zapakowany w duże pudełeczko, tam jeszcze owinięte folijką i cztery inne jeszcze surowce opakowaniowe w środku. Można powiedzieć, że raczej służą, żeby produkt był ładniejszy, niż decydują o tym, czy on jest w środku bezpieczny. Żywność to jest bardzo specyficzna rzecz, dlatego ta dyskusja o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemie depozytowym, to jest taka forma realizacji tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest taka ważna, ponieważ to jak poukładamy sobie pod względem również kosztowym i efektywności środowiskowej ten system, od tego między innymi będą zależały kolejne podwyżki cen na produkty żywnościowe, ponieważ wzrost kosztów będzie potężny i wszyscy to wiemy, tak? To naprawdę są wzrosty kosztów dla firm rzędu kilkuset procent, jak nie więcej. I od tego nie da się uciec. Natomiast przemysł żywnościowy mówi to, że ten projekt ustawy, którą nam zaprezentowano, jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Nie daje żadnej racjonalności ekonomicznej. Powoduje, że my jako wprowadzający niestety będziemy płacić i nie będziemy mieli żadnego wpływu, co z tymi opłatami się dzieje. Będziemy również płacić za to, że ktoś za nasze pieniądze zbuduje sobie systemy zbiórki odpadów i recyklingu, które na przykład nie będą spełniać i nie będą nam gwarantować osiągnięcia poziomów. Jak państwo myślicie, kto zapłaci za to karę? My, wprowadzający. Mimo, że nie mamy na to żadnego wpływu. Tak zbudowana jest ta tak naprawdę ustawa w chwili obecnej i uważamy, że to koniecznie trzeba zmienić. Taka ustawa nie może mieć miejsca, inaczej będzie zagrożeniem tak naprawdę, a nie szansą dla polskiej gospodarki. A co należałoby najbardziej zmienić? No przede wszystkim właśnie to, żeby wyraźnie być, kto jest za co odpowiedzialny i kto za co płaci. My proponujemy, że jednak skoro to jest ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producentów, to tak naprawdę organizacje odpowiedzialności producentów powinny wziąć na siebie odpowiedzialność, wziąć na siebie finansowanie z gminami, finansowanie systemu zbiórki i nie potrzebujemy do tego żadnego drugiego pośrednika, jakiego nam zaproponowano, czyli ENFOŚ, akurat czyli instytucję państwową. I potrzebujemy faktycznie płacić tyle, ile trzeba. I potrzebujemy systemu, który faktycznie będzie zbierał opakowania, który faktycznie nam dostarczy surowców wtórnych, który faktycznie nam pozwoli spełnić cele środowiskowe, bardzo wyśrubowane cele, jakie Unia kładzie nam do realizacji w ciągu najbliższych lat. I to przede wszystkim trzeba zrobić. I to niestety powoduje, że patrząc na to, jak jest zbudowana ustawa, no stąd być może takie trochę ostre słowa, no właściwie nie da się jej poprawić obecnie. Nie da się tego projektu poprawić. Trzeba by go kompletnie przemodelować, przebudować, a właściwie napisać od nowa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta ustawa nikomu się nie podoba. Jedno jest pewne i tą świadomość muszą mieć rządzący, że źle zbudowana ustawa będzie skutkowała tak naprawdę silnym impulsem inflacyjnym. Silnym impulsem inflacyjnym w momencie, kiedy wejdzie w życie. Co więcej, będzie to stały impuls. Ponieważ ustawa jest zbudowana na zasadzie im gorzej, tym drożej. I znowu za żywność więcej zapłacą konsumenci? Oczywiście, że tak. Znaczy my wszyscy zapłacimy więcej, ponieważ te koszty będą przerzucone w cenę produktu. No proszę państwa, czasy, w którym producenci żywności byli w stanie amortyzować wzrost kosztów swoimi własnymi, że tak powiem, oszczędnościami, się skończyły. To chyba każdy widzi. Każdy dodatkowy koszt w tej chwili jest przerzucany w cenę. Ja wiem, że rządzący tego nie rozumieją i ciągle mi się wydaje, że to jest dziwne, ale tak jest. Dlaczego? Bo poduszki finansowe, jakie były jeszcze 5, 6, 7 lat temu, się skończyły. Zostały już dawno zjedzone. I w związku z tym wszystko, co się teraz pojawia, jest wrzucane tak naprawdę w cenę produktu. I to widać. To Monika powiedziała, to moim zdaniem wywiązałaś się z tego zadania lepiej niż premier, bo ty akurat wiedziałaś, ile bułka kosztuje. Ale proszę zauważyć, co powiedziała. 85 groszy versus złotówka. To jest ponad 20% podwyżki. I to jeszcze nie koniec. To jest ponad 20% podwyżki. To jest niebywała wręcz. Tego w telewizji nam nie powiedzą. I wracając jeszcze do tej ustawy, więc tak naprawdę
dla dobra wszystkich, dla dobra środowiska, dla dobra nas jako mieszkańców też gmin, dla dobra przemysłu, który potrzebuje surowców i potrzebuje również zachęty do ekomodulacji. O ekomodulacji nie ma słowa w tej ustawie. Słowa po prostu. A jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką nas czeka, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami opakowaniowymi. Musimy mieć bardziej recyklowalne opakowania. I nie ma również właśnie słowa tego, jak zapewnimy, w jaki sposób tak naprawdę osiągniemy te cele i jak w ogóle będzie wyglądało to finansowanie. Fatalna sprawa. Myślę, że dyskusje będą trwały. Dużo od tego zależy również kondycja zakładów przemysłowych i przetwórczych, jeśli chodzi o żywność. Poniekąd rolników też. A jakieś dobre słowo o systemie kaucyjnym? Dobre słowo powiedział? O systemie kaucyjnym. Tak, tak. System kaucyjny jest chyba dla większości zrozumiały. Czyli kupujemy butelkę napoju, płacimy za ten napój, plus doliczają nam kaucję. Na przykład 50 groszy, tak, za tą butelkę. Potem ją wypijamy, przychodzimy do sklepu, oddajemy, dostajemy z powrotem 50 groszy. No proste, banalne w ogóle, to o czym tu w ogóle dyskutować i po co nam w ogóle cała ustawa? Trzeba tylko pamiętać, że za tą prostą bardzo czynnością leży pod spodem cały olbrzymi system logistyczny, odbioru, zapłacenia, zebrania kaucji, przeliczenia każdej sztuki, która wchodzi w system, rozliczenia pomiędzy sklepem a operatorem, oznakowania produktu, zapobieżenia oszustwom i tysiące rzeczy. Potężny, olbrzymi system, który trzeba zbudować. I cóż, mamy założenia do ustawy o systemie kaucyjnym i super, bo jesteśmy mocno zapóźnieni w tym, pamiętając, że w 2025 roku każda butelka PET musi mieć 25% recyklatu, czyli surowca wtórnego z butelek, które sobie zbierzemy. Do zebrania mamy 11 miliardów butelek PET rocznie. To musi być system, który będzie wydajny i to częściowo ministerstwo uwzględniło. Po pierwsze, to co jest najważniejsze, zaplanowało system producencki, już nie NFOŚ-owy, już nie państwowy, tylko producencki. To już gwarantuje pewną rozsądek ekonomiczny w tym. My mówimy również to nie do końca wynika z założeń, musi być jeden system. Nie może być 150 systemów, które każdy producent sobie stworzy, bo my nawet jako konsumenci sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, stopnia skomplikowania. Jeden system powszechny, obowiązkowy dla wszystkich wprowadzających i oczywiście jeden operator. No bo to tak naprawdę, jeśli będzie wielu operatorów, koszty będą tak naprawdę znacząco większe. My mówimy, ministerstwo zaplanowało, że będą to butelki PET i teoretycznie tu trochę dochodzi do pewnej pomyłki i systemy, jeżeli chodzi o butelki wielokrotnego użytku w piwie. Co jest kompletnie osobną bajką, bo butelka wielokrotnego użytku w piwie nie jest odpadem, jest produktem. Butelka PET jest odpadem, bo ją potem trzeba zebrać, przemielić, odzyskać, zrecyklować i z powrotem wprowadzić do nowych butelek. Więc my mówimy tak, super, ale brakuje nam jeszcze jednego surowca, czyli puszki, która jest no mimo wszystko częścią napojową. Natomiast niektórzy mówią, brakuje nam też szkła jednorazowego i my od razu mówimy, to się nie uda. Jeśli chodzi o szkło jednorazowe. Dlaczego? Ponieważ struktura polskiego rynku detalicznego jest taka, że tak naprawdę ciągle, dzięki Bogu, znacząca część, jeśli chodzi o ilości, stanowią małe i średnie sklepy. I one mówią wyraźnie, zbierzemy PETA, zbierzemy puszkę, to są nieinwazyjne opakowania, ale małego szkła czy dużego szkła nie będziemy zbierać, bo nie mamy na to miejsca, nie mamy na to ludzi i również przepisy BHP mogą być tu poważnie naruszone. Zostały nam 3 minuty, chciałam jeszcze 2 słowa. Więc zróbmy system depozytowo-kaucyjny, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne. Zróbmy. Zostały nam 3 minuty, chciałam jeszcze kilka słów podsumowania, bo rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju w kontekście Zielonego Ładu. Może zapytam pana Kacpra Nosarzewskiego, jak pan ocenia, jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w te cele? Dziękuję. Postaram się być bardzo praktyczny i powiązać kilka wątków, które tutaj się pojawiały, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o emisje i tak dalej, i być bardzo praktycznym, bo myślę, że na koniec taka rola będzie wskazana. Dążenie do zielonej gospodarki będzie się objawiało w najbliższym czasie dla nas praktycznie tym, że nastąpią drastyczne podwyżki cen prądu, energii elektrycznej. Więc nie tylko procesy inflacyjne związane z tym, jak zmieniła się, jaka była polityka monetarna w odpowiedzi na potrzeby sfinansowania ratunku i odbudowy w trakcie pandemii, ale również te inne czynniki nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o najbliższe 12 miesięcy. Mówimy o przyszłym roku. Jeśli chodzi o impuls, którym będzie przede wszystkim dla przetwórców, no bo wiadomo, producenci to są więcej paliwa płynne, przetwórcy to jest więcej energia elektryczna. I
poziom, który byłby akceptowalny dla energetyki, to jest 100%. Poziom, który będzie dla konsumentów, no to powiedzmy będzie w granicach 15% dla odbiorców indywidualnych. Gdzieś pomiędzy tym znajdą się odbiorcy przemysłowi. Proszę to mieć na uwadze, to jest jedno ostrzeżenie. A drugie dotyczące, bo to jest pośrednio, zielona transformacja, która jest niezbędna i jakby jest konsensus polityczny nienaruszalny chyba chwilowo w Unii Europejskiej, chyba że z niej wyjdziemy, że te cele będą nas obowiązywać i one mogą być złagodzone, ale będą nie będzie miało większego znaczenia, a bezpośrednio w perspektywie 3-5 lat i tak dalej możemy wyobrazić sobie, niezależnie od tego, co by pisali publicyści sektora mięsnego, że systemy odpowiedzialności za emisję i opłat za emisję zagoszczą również w sektorze spożywczym w sposób taki bezpośredni, taki jak w energetyce. Dlatego, że udział jest znaczący, a więc również środki muszą być proporcjonalne. To jest rzecz średnioterminowa, długoterminowa. Ci w różnych sektorach, którzy z nami pracują, klienci analizują to, przygotowują się na to, ale no nie ma się co łudzić, że taksonomia i EU ETS, czyli system właśnie uprawnień do emisji dwutlenku węgla, będą omijać w nieskończoność sektor spożywczy. Bardzo dziękuję panelistom za przybycie, za ciekawą dyskusję. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Thank you.